Pierwszy list do Tymoteusza. Czytając Pismo Święte, mam różne myśli i z każdym kolejnym okrążeniem utwierdzam się, że jest to właściwe. Właściwe i dla mnie odpowiednie jest to, że każdorazowo dany fragment lub księgę inaczej odkrywam. Ja inaczej ją czytam i chyba mogę to powiedzieć, ona czyta mnie. Przygotowując się do tegorocznego cyklu naszych spotkań przede wszystkim odkrywałem autora listów, święty Paweł. Zadałem sobie pytanie, co Bóg chce mi powiedzieć przez tego człowieka, przez jego postawy, nauczanie, zachowanie. Człowieka, który wychowany w tradycji swoich przodków był całkowicie oddany sprawom czystości religii, aż do akceptacji śmierci tych, którzy jego Boga odkrywali inaczej. Do czasu, kiedy Jezus go powołał, bez wahania odpowiedział i już jako oddany całkowicie dobrej nowinie poszedł do ludzi. Do tych ludzi, którzy znali różnych bogów, ale nie znali Boga jedynego, Boga dobroci i miłości, Boga miłosierdzia. I wszędzie, gdzie przebywał, nie mówił o sobie. Nie mówił o tym, co i ile muszą zrobić słuchacze, żeby odnaleźć Boga. Mówił i wskazywał swoją postawą na Jezusa. W środowisku, którego nie znał, który był albo obojętny, albo wrogi, on był i głosił. I budował. Co? Kościół Jezusa Chrystusa. Kompletnie nieistotne dla niego było gdzie, ale bardzo istotne było z kim. Szukał człowieka. I na człowieku się skupiał. I na tym, żeby tego człowieka prowadzić do zbawienia, które jest tylko w jedynym Bogu. Tworzył wspólnoty i umacniał je, ale w nich nie pozostawał. Nie zadowalał się sukcesami, w cudzysłowie, rosnącej grupy pierwszych chrześcijan. Powołanie, które przyjął, pchało go ciągle w inne miejsca, aby Ewangelia się rozszerzała. Chociaż nie był bezpośrednim uczniem Jezusa za jego życia, to przyjął na siebie ogromną odpowiedzialność za tych, do których poszedł. Gdy trzeba było, podnosił na duchu, a kiedy trzeba było, nie przebierając w słowach, karcił tych, którzy schodzili z drogi Ewangelii, bo ułudy świata i błędne nauki pseudonauczycieli wprowadzały zamęt. Miał odwagę oficjalnie sprzeciwiać się nawet tym, którzy byli jakby umocowani hierarchicznie w tworzącym się kościele. Po co? Czy dla własnej korzyści materialnej? Może splendoru i poklasku od tłumów? Do czego powołał mnie Bóg? Po latach poszukiwań jasne dla mnie jest, że do życia w rodzinie. Najpierw mam być mężem, potem ojcem, i jako taki mam słuchać Słowa Bożego, które we wielkiej obfitości otrzymuję na kartach Pisma Świętego. I z tym Słowem mam iść do ludzi. Nie mam zmuszać ani piętnować pogubionych, ale tylko przekazać im dobrą nowinę poprzez wskazywanie na Boga objawiającego się w tym Słowie. I tu pojawia się Tymoteusz. Co Bóg ma mi do powiedzenia przez tę postać? Pierwszy z tak zwanych listów pasterskich, czyli kierowanych do biskupów i prezbiterów Kościoła. I tak go przez wiele lat czytałem. Jacy to powinni być ci z naszego Kościoła, którzy są księżmi? A jeszcze bardziej, jacy nie powinni być? Aż przyszła myśl. A co, jeśli to słowo jest dla mnie? Jeśli to ja mam być tym, który ma zadanie kształtować swoją wspólnotę. Tę, wśród której żyję. Najpierw rodzinę, potem znajomych, potem szerzej współpracowników, ale też tych z Kościoła, na których mam wpływ poprzez przyjęcie i zaangażowanie w krąg biblijny, żywy różaniec czy inne posługi. Aż do tych, którzy śledzą nasze wirtualne media, każdy tekst, każde słowo, które wypowiadam i każda moja reakcja ma wpływ na środowisko, wpływ pozytywny lub negatywny. Tymoteusz pod koniec pierwszego rozdziału przeczytał, byś
Toczył dobrą walkę, mając wiarę i dobre sumienie. Czy mam wiarę? Czy toczę walkę o każdego człowieka? Walkę dobrą? Na początku drugiego rozdziału Tymoteusz słyszy: zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czy słyszę to wezwanie? Czy je przyjmuję? Czy skupiam się na innych? Od lat widzę w sobie pewną inność. Inność w reakcjach na ludzi wykluczanych, bo zrobili to czy tamto, bo nie wpisują się w główny nurt moich czasów i zawsze było mi bliżej do ludzi pogubionych, ale w swej prostocie umiejących się do tego przyznać, niż do tych, którzy innych wykluczają. Ale to też nie jest dobre. Zalecenie świętego Pawła, które jest głoszeniem nauki Chrystusa, jest proste i jasne, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Którzy ludzie? Wszyscy. Jakiej prawdy? Boga jedynego w Trójcy Świętej, który jest drogą, prawdą i życiem.